W zeszłym tygodniu w Sejmie głosowano m.in. nad poprawkami do budżetu na 2020 rok. Te, proponowane przez posła Koalicji Obywatelskiej Konrada Frysztaka, które opiewały na 125 milionów złotych na przykład na korzyść Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przepadły. Odrzucili je także radomscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Kosztowniak jako prezydent Radomia w latach 2006-2014 był odpowiedzialny za szpital, składał programy naprawcze, wie jak ważne były potrzebne, jak ważne i potrzebne są pieniądze dla radomskiego szpitala. W tym konkretnym przypadku zagłosował przeciwko. Tak samo jak zagłosowała przeciwko Anna Kwiecień, Agnieszka Górska, Radosław Fogiel, Dariusz Bąk i Andrzej Kosztowniak i Marek Suski. Wywołana do tablicy posłanka Anna Kwiecień zwraca uwagę na to, że były wiceprezydent Radomia w czasach rządów Ewy Kopacz nie wnioskował o podobne dotacje. Pan poseł Frysztak miał szansę wprowadzić takie poprawki wtedy, kiedy tak naprawdę był wiceprezydentem i mógł poprosić wtedy ówczesną panią premier Ewę Kopacz o wprowadzenie 100 milionów dla szpitala. To podobnie z tymi kolejnymi poprawkami. Nie uczynił tego ani w roku 2015, ani nie uczyniono tego przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Szerokim echem w kontekście sejmowej debaty odbił się gest posłanki Joanny Lichockiej wykonany w kierunku opozycji. Ona miała zagwarantować taki spokojny ton przedstawienia sprawozdania komisji i to, szanowni państwo, jest ten spokojny ton. W ten sposób posłowie Prawa i Sprawiedliwości traktują Polaków, ważne zmiany. Również w budżecie, ale również w dyskusji na temat finansowania mediów. Anna Kwiecień nie zaprzecza, że debata sejmowa nie powinna wyglądać w ten sposób. Nie powinna i dlatego pani poseł Lichocka przeprosiła za ten gest. Po zatwierdzeniu przez Sejm nad ustawą budżetową będą debatować senatorowie. Możliwe, że temat poprawek posła Konrada Frysztaka jeszcze powróci.